Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, dzisiaj myślę, że zajmiemy się wreszcie jakimiś zadaniami. Gaz w kopalni byłoby bardzo dobrze zrobić, dlatego byśmy się tym, myślę, że zajęli. Ja znowu muszę się na nowo nauczyć sterowania, bo ostatnio grałam tylko w kroniki. Także troszeczkę myślę, że mi to zajmie, żeby się nauczyć. Potrzebujemy, myślę, jakiegoś towarzysza, tylko że ja zgubiłam Kaję właśnie pod kopalnią ową. Dowódco, nie dysponujemy wystarczającymi informacjami na temat technologii najeźdźców. Racja. Wiemy o wiele za mało, by wykonać jakiś ruch. Czy naprawdę są aż tak rozwinięci? Musimy ustalić, jak działają i myślą. Ich technologia z pewnością pomoże nam lepiej oszacować całą sytuację. W pobliżu bastionu dostrzeżono technologię najeźdźców. Zaleca się skan. Już zdążyłeś się rozejrzeć? Dobra robota, mały. Możemy wyruszyć natychmiast. Czekam na rozkazy. No kurczę, mamy już questa z Kronim. No ale chwilowo mi tego nie potrzeba. Ja bym tylko chciała sprawdzić, czy na pewno Kaja jest tutaj, gdzie jest kopalnia. Tak, jak najbardziej została tam. Zachodnie Karakis. Moglibyśmy się tutaj przyteleportować, ale to jest dosyć niebezpieczna sprawa. Z fortu będzie nam najwygodniej się tam oczywiście udać. Mam nadzieję, że nie będzie po drodze jakichś bardzo upierdliwych przeciwników. Jeszcze moglibyśmy spróbować się przejść do Thornhildy. Może ona ma jeszcze dla nas jakieś zadanie. W sumie jeżeli ma, to też miło by było coś z tym zrobić. Przecież nie musi nas wcale posłać do miejsca, gdzie potrzebujemy złomuś, czyli do szczura, do górnego miasta w forcie. Tylko może to chyba zrobić Thornhilda, z tego co kojarzę. Także raczej nie będzie to głupie, żeby spróbować sobie z nią porozmawiać. Okej, tutaj jacyś strażnicy. Ona zapewne jest tam, gdzie powinna być. Dobra. Albo jej nie ma. Gdzieś się tu powinna kręcić, ale... No widzę, że nie za bardzo. To trudno. Skoro nie mogę jej znaleźć, to się nie będę tym zajmować. Możemy sobie już oczywiście przejść teraz tędy. Nie powinno tutaj już być żadnego dla nas zagrożenia. Był tutaj oczywiście ten prześladowca tygrysi, ale został już pokonany. Mam nadzieję, że się nie odrodził. Broń Boże. Nie, na szczęście wszystko jest ok. Tędy będzie nam zdecydowanie bliżej do tej kopalni dojść. Dobra, ja muszę sobie, tak jak mówię, przypomnieć sterowanie. Dobra, możemy sobie oczywiście... Ała, szybciej latać, tylko że Jax nie umie. Dobra, jesteśmy obok złomusia, natomiast my idziemy gdzie indziej. Dobra, tutaj też złomuś ma paliwo, fajnie by było mu ukraść. Moglibyśmy sobie wtedy wbić do jetpacka. Aktualnie cierpimy ogólnie na spadek gotówki, można to tak chyba nazwać. No i powiem szczerze, że mi się to bardzo nie podoba. Czy my dobrze idziemy, jeśli pójdę tędy? No tak, tylko będziemy szli przez rzekę, gdzie może być pełno mokrołazów. A tego byśmy chyba nie chcieli. No ale dobra, tutaj też zostawiłam tych bandytów. Gdyby się tak nimi zająć, mielibyśmy trochę expa. Może coś by nawet z tego wyszło. Jebany gnoju! Okej, chodźcie do mnie. Ała, dobra. Nic z tego nie wyjdzie. Robimy szybki wczyt. Jednak są troszeczkę za silni. Także zmywamy się. Okej, jesteśmy w ogóle przy Wszechsercu. Przy którym nikogo nie ma. Kto by się opiekował tym sercem? Tu może być trochę mokrołazów w tej okolicy. Dlatego najlepiej się będzie trzymać z daleka.
Co to jest? Jezus kochany. Tutaj jest dużo jakichś dziwnych stworzeń. I mokrołaz chyba właśnie się mną zainteresował. Okej, my powinniśmy iść w ogóle w drugą stronę, oczywiście, czyli tam, przez te góry. Okej, gdzieś w okolicy jest troll, bo mamy Follorna. Wait a second. Muszę się nauczyć jeszcze. No to też są łupieżcy. No to tak nie za bardzo. To co, myślę, że spróbujemy sobie wrócić. Nie skończy się to oczywiście dobrze, raczej. Nie wiem dlaczego, ale z czegoś dostałam. Nie pytajcie. Dobra, pójdziemy sobie ścieżką tędy. Bez zbędnych ceregieli. Jak widzicie, świat się robi dla nas teraz dosyć niebezpieczny. To jest logiczne. Na początku Alexa 1 było to samo. Wypadałoby sobie kupić jakąś lepszą zbroję i ogólnie takie sprawy pozałatwiać, ale z tym będą oczywiście problemy. Teraz tak, czy ja dobrze idę? Tak, idę dobrze. Tylko że tutaj, jak pamiętacie, te raptory były. Serio, Jax, nie wejdziesz? Gdybyśmy przeszli sobie tędy... Nie wiem, jak bardzo to jest bezpieczne, raczej mało. Ale będzie chyba najszybciej. Bo to jest dosłownie chyba... A, po drugiej stronie. O kuźwa. Może byśmy odlecieli trochę, Jax. Aha, bo ja sobie wróciłam, widzę, na to miejsce, gdzie nie chciałam. No nie jest miło. O, oh, fuck me. Za dużo niepotrzebnego gówna. Dobra. Jesteśmy na skałach, także może przyjdziemy tędy. Nie jest dobrze. Dobra, ale jestem gdzieś. Jest tutaj w miarę bezpiecznie. Jesteśmy, widzę, niedaleko tego całego gówna. Dobra, czy tutaj coś łazi? Łażą tu. O, Matulu. Nie jest dobrze. Cała jebana okolica mnie goni. Okej, kopalnia jest pod nami. To pocieszające. To co? Musimy założyć sobie oczywiście maskę gazową. Powinnam takową od złomusia mieć. A jak nie mam, to jesteśmy w dupie. No bez przesady. Mamy oczywiście maskę gazową. Chodźmy więc jak najszybciej. Trochę rudy żelaza można sobie ogarnąć. Notatka górnika. Co za skurwysyn? Wydobywaj więcej, pracuj szybciej, mówi. On nie musi się przemęczać codziennie, rypiąc w te jebane skały. Dupek powinien choć raz ubrudzić sobie rączki, popracować trochę dla odmiany. Ciekawe, czy złomuś wie, jak grom nas traktuje. Dobra, jak nam będzie brakowało powietrza, to oczywiście się wrócimy. A tutaj nie mogę zatkać?
Dobra, to chyba głupie, nie? Dobra, zaryzykuję. Dobra, może nie wydobywajmy tego. Chodźmy, bo będzie mi teraz zaraz życie uciekało. Jesteśmy oczywiście na obszarze skażonym chemicznie. Czy ja już mogę oddychać? Aha. No nie dasz mu znać. Weszliśmy nie w tę drogę, co trzeba. Dobra, wiecie co? Bo mamy też coś takiego jak rzeczy, które pomogą nam z tym całym skażeniem. W ogóle mamy eliksir zręczności, więc możemy sobie wypić pieczywo czosnkowe, z tego co mi się wydaje ma odporność. Czy nie? Sałatka chyba ziemniaczana? Na truciznę. Nie, weźmy sobie jedną. I spróbujmy się dostać. Okej, tutaj się zaczyna gaz. Nam zależy, żeby zatkać to źródło. Coś mnie atakuje. Aha, dobra, czyli w ten sposób. Dobra, musimy się stąd zmywać. Okej, tutaj już nie ma skażenia. Coś mnie kuźwa atakuje. A może pieczywo czosnkowe pomaga? Nie wiem, ale skorzystajmy sobie z tej kopalni. O, proszę bardzo, klucz do skrzyni. Dobra, widzę, że pieczywo czosnkowe działa. Ale pad mi wibruje, że jest niedobrze. Także zmywajmy się lepiej z tego miejsca. Będziemy mieli za chwilę jakiś problem. Nie wiem, czy wyjdę stąd żywa. Chyba nie. Jax, może byś biegł. Ach, cholera. Dobra, udało się. Dokis, zupełnie mu nie ufam. Gdybym tylko go nie potrzebował. Dobra, zjedzmy sobie coś. Niech będzie. Niech będzie. Dobra, to wiecie co? Myślę, że zostawimy w spokoju te kopalnie raczej. Chociaż fajnie by było tutaj coś poprzeszukiwać. Na pewno tą notkę chciałabym sobie wziąć. Lepiej się zmywać. Dobra, widzę, że jest problem. A ja znowu wlazłam nie tam, gdzie trzeba. Dobra, musimy się zmywać. Dobra, zostawiam te kopalnie w piździet. Bo nie jest dobrze. Dobra. Teraz muszę znaleźć jeszcze Kaję, która gdzieś tu powinna być. Tu jesteś. Dobra, zaznaczyłam sobie. Co ciekawe, zostawiłam ją na górze. Trochę to dziwne. Ale muszę ją zabrać stamtąd, bo ona sama nie wróci. Gdzie ona kuźwa jest? Jak to jest, że ona tutaj została? O matko bosko.
Where are you, Kaya? Idź przodem. Będę tu. Dziękuję, że jesteś ze mną nareszcie. Jax, możesz przestać się skradać? Dobra, to co? Myślę, że wracamy do Złomusia. Z fortu będzie dalej najbliżej. Hej, Jax. Niedługo ruszam do Tawaru. Chodzi o rekonesans. Oferowałeś pomoc, więc... O co dokładnie chodzi? Moi ludzie i ja musimy zbadać okolice fortu w Tawarze. Podobno klerycy wysłali mechanicznych szpiegów, by obserwować ruchy naszych oddziałów. Jeśli to prawda, rozwalę ich na kawałki i wyślę z powrotem do właścicieli. Nie kłopocz swoich podwładnych. Ja z tobą pójdę. Razem na pewno damy sobie radę. Dobrze. Wyruszymy natychmiast, gdy będziesz gotowy. Dobra, na razie to też zostawiamy oczywiście. Idziemy do Złomusia. Tylko ja bym się może przespała gdzieś tutaj na dole, w jakiejś chacie, bo oberwałam nieźle tej kopalni przez ten gaz. Dobra, Kaję to już mogę sobie w sumie odznaczyć. Dobra. Nie no, dalej mam ją zaznaczoną, jak to jest. Usuń. Dzięki. Dobra, to co? Myślę, że będziemy się tutaj teraz zajmować jakimiś fajnymi rzeczami. Lepszymi zdecydowanie. Dobra, łóżko. Śpimy do rana. I będziemy szli do Złomusia. Nie będzie raczej zadowolony, ale miejmy nadzieję, że uda mu się jakoś pomóc. Teraz... Kto wie, ile to jeszcze potrwa. Teraz ważne, żebyśmy się dostali do górnego miasta. Mówiłam, że ma być równo! Ale ja jeszcze nic nie... Och, patrz co narobiłeś! Zniszczyłeś sadzonki! Zapomnij o kryształkach. Masz to do jutra naprawić! Czy mogę ci pomóc w czymś jeszcze? Jak pewnie słyszałeś, zmagamy się z niedoborem sprzętu do pracy. Sama bym się tym zajęła, ale... Widziałeś, z kim muszę się tu użerać. Jak chcesz to rozwiązać? Jeśli nasz szacowny kowal uważa, że wolno mu uchylać się od obowiązków i tworzyć jedynie broń, to grubo się myli. Skoro z Goliet nie przychodzą żadne narzędzia, to jego zadaniem jest je dla nas wykuć. Ktoś powinien uświadomić mu to i owo. Mogę na ciebie liczyć? Przemyśl to. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Otrzymasz za to zapłatę. Pójdę do kowala. Dobrze. A niech tylko spróbuje uchylić się od zadania. To nie podlega dyskusji. Przekaż mu to. Narzędzia dla ogrodników. Dobra, Thornhilda. Tylko wiesz co, weź poczekaj, bo ja najpierw bym złomu się załatwiła. Misja ogrodnicy Thornhildy. No jak widzicie, nagle mamy więcej questów. To miło. Dobra, biegniemy do Złomusia z powrotem. Szkoda, że nie ma gdzieś tutaj drugiego teleportera na tym, na dole. Kiedyś było się dużo prościej dostać do Złomusia, bo wystarczyło w dół sobie polecieć i się było. A teraz trochę naokoło trzeba. No ale dobra, wytrzyma się to jakoś. Może byśmy sobie podlecieli trochę. No, niestety znowu obrwam. Ale dobra, trochę szybciej przynajmniej. Dobra, Złomuś, gdzie ty jesteś? Jak zwykle na szarym końcu. Ale bym mu ukradła to paliwo. Odnalazłem źródło wycieku gazu. Z tylnej części kopalni wydobywa się go ogromna ilość. Chyba nie da się tego zaczopować. Cholera! Twoim zdaniem nie pozbędziemy się gazu? Na to wygląda. Niech to szlak! Ale czekaj, Złomuś wpadł na pomysł. Właściwie to był twój pomysł. Pomówmy jednak o tobie. Weź sobie część kryształków Fenrisa, dobra? Niech ktoś cię przebada. Gaz to niebezpieczne cholerstwo. No więc, co to za pomysł? Maski przeciwgazowe. Potrzebne nam maski.
Skąd je weźmiemy? Posłać ludzi do kopalni w samych maskach ma tyle samo sensu, co wetknąć kij w dupsko trola. Niestety, to jedyne wyjście. Bez żelaza nic nie zdziałamy. Bez nowych górników również. O, cholera! Ha. Nie pomyślałem o tym. Pewnie moglibyśmy kupić maski od Morkonów, gdyby któryś z tych złamasów przebywał w forcie. Pod ziemią muszą przecież korzystać z takiego ustrojstwa. Zobaczę, czy coś znajdę. Tyle powinno wystarczyć na jakieś maski. Tymczasem pora, żebym znalazł jakiś nowych frajerów do roboty w kopalni. Ile masek potrzebujesz? Na początek wystarczy 5. Poszperaj w dzielnicy handlowej. Tam pewnie coś znajdziesz. Jeśli się nie uda, trzeba będzie skontaktować się z Morkonami. Tym kretom bez wątpienia nie brak masek. Jak znajdziesz nowych górników? Może rozwieszę ulotki. Parę mi jeszcze zostało. Tylko raczej nie wspomnę o ostatnim wypadku. Przyczep kilka do tablic ogłoszeń, co? Ja zrobię to w okolicy głównych bram. Gdzie szukać takich tablic? Jedna znajduje się obok knajpy Chloe, inna przy polach, a ostatnia nieopodal jadłodajni Chudzielca. W pobliżu pól jednak uważaj. Torhilda się wpieni, jeśli spróbujemy podebrać jej pracowników. Zapamiętałeś? No, to ruszaj. Gdybyś mnie nie potrzebował, będę w okolicy głównej bramy. Dobra, górnicy dla Złomusia. To co, wydaje mi się, że na początek dobrze będzie zająć się samą sobie Thornhildą, żeby zyskała do nas zaufanie i się potem nie wkurzyła, że coś dziwnego jej robimy z ludźmi. Także wydaje mi się, że to będzie raczej mądra sprawa. Dobra. Fajne jest to latanie. Tutaj mamy tą tablicę niby zlokalizować. Ale tak jak mówię, najpierw zajmijmy się samą w sobie Thornhildą. Ona chciała te narzędzia. Także w sumie nie wiem, po jaką cholerę ja tu biegnę. Kiedy mogłam po prostu się przenieść do fortu i iść do kowala. No cóż, bywa. Czasami człowiek nie myśli. Dobra, dziennik. Maski przeciwgazowe. Ogrodnicy. Narzędzia. Dobra, bo znowu się pogubiłam. Okej. Okay. To co? To spróbujmy znaleźć te narzędzia. Thornhilda mi oczywiście pokazuje na pomarańczowo na dole, a my prawdopodobnie pójdziemy do Lassiego. Gorzej, jeżeli będzie to chciał wtedy, jak zrobimy mu miecz. Wyobrażałeś sobie, że to zapyziałe, pustynne miasteczko banitów będzie tak kiedyś wyglądać? Powinni nam dziękować za to, co zrobiliśmy z ich pustkowiem. Wykonaj narzędzia dla ogrodników. Rozmawiasz ze zbrojmistrzem, jasne? Każesz nam wysyłać ludzi na wroga z kosami i widłami? Nic z tego. Nie wrócę tam z pustymi rękami. Słuchaj no, to nie takie proste, jak ci się wydaje. Konstrukcja takiego sprzętu wymaga czasu. Czasu i całej kupy żelaza. A mnie brak jednego i drugiego. Ile czasu i żelaza byś potrzebował, by dostarczyć te narzędzia? Uparciuch z siebie, co? Dobra, zdobądź dla mnie 25 bryłek żelaza, a zobaczę, co da się zrobić. Może gdzieś wcisnę to zamówienie. Tak czy owak, 3 dni to maksimum, jakie uda mi się wygospodarować. Proszę. Oto ruda na narzędzia. Niniejszym surowiec przestaje stanowić problem. Pora rozwiązać kolejną kwestię. Obiecałem spędzić przy tym 3 dni. W tym czasie mogę wykonać 5 narzędzi dobrej jakości albo 10 prostych. Jakość zawsze jest dla mnie najważniejsza, ale 5 sztuk to za mało dla wszystkich ogrodników. Przy produkcji podwójnej liczby nie zdołam za to zagwarantować jakości. Jasne? To jak? Zdecyduj prędko. Nie mam całego dnia. Może lepiej 10 prostszych? Będzie więcej ludzi mogło przy tym pracować, a z drugiej strony jak się coś zwali...
narzędzi dobrej jakości. Dobrze. Powiedz Torhildzie, że je dostanie. Wisisz mi kolejne piwo. Sam jej dostarczę gotowy sprzęt. Nie musisz się po niego fatygować. Dobra, widzę, że szybko poszło. Nie wiem, dlaczego też Thornhilde mi przestało... Aha, wiem, dlaczego mi jej nie pokazuje. Dobra. To co, zejdziemy sobie może jakoś tędy? Czy ja tu byłam w ogóle w tej części? Ach, tu jest... Lotarze, wpuść nas. Kaja, nie mogę. Mam bez... Dobra, no ja wiem oczywiście, pomyliło mi się coś. Dobra. Mieliśmy też te ogłoszenia. To co, koło Chloe jest jeden. Jedno takie miejsce. Też można spróbować kupić te maski gazowe. Dobra, koło Chudzielce jest, koło Chloe i tam, gdzie jest Thornhilda. No dobra, to na spokojnie raczej. Jakbyście się mnie pytali, gdzie biegnę, to nie mam pojęcia. Dalej się uczę tego miejsca, dosyć solidnie. Tutaj jest chyba karczma Chloe. Tak. I gdzie ta tablica jest niby? Górnicy dla Złomusia. Tu jest gdzieś tablica. Podobno na tej tablicy też są zadania w ogóle dla nas. Zrobione. Uwaga łupieżcy. Ukryj kosztowności. Bobudka. Książę cię potrzebuje. I to wszystko? No to wygląda. Dobra, to jest jedno. Koło jadłodajni powinna być druga. I trzecia przy Thornhildzie. Jadłodajnia Chudzielca była gdzieś tutaj. Ty tam, zbliż się. Właśnie, ten Wolf mnie ostatnio zagadywał. Z reguły pamiętam ludzi, ale ciebie nie kojarzę. No gadaj, coś ty za jeden. Nazywam się Jax. W porządku. Następne pytanie. Której frakcji służy? Nie służę nikomu. Lepiej mnie nie okłamuj. Po co miałbym to robić? Przekonamy się. Nie spuszczę cię z oka. Lepiej o tym nie zapomnij. Zawsze tak maglujesz ludzi? Ostatnio musimy zachowywać wyjątkową czujność. Do fortu wkradło się paru niepożądanych gości. Prawdopodobnie gdzieś się czają. Ty zdajesz się w porządku. Wyczuwam tych drani na kilometr. Tak na marginesie, trzeba się wkrótce z nimi rozprawić. Wystarczy już tych kłopotów w forcie. O kogo chodzi? O ludzi, którzy próbowali zabić szczura. Pewnie wpadła ci w ręce ich agitka. Pełno jej w forcie. To znaczy ich, ulotek banitu. Coś tam zauważyłem. Nic dziwnego. Te cholerstwa kolą w oczy, gdzie nie spojrzeć. Naczelnik szczur nie pozwoli, by banici wciskali komukolwiek kit. Powstrzymać ich to mój obowiązek. A ty mnie w tym wesprzesz. Wspaniale, co? Dobra, zgadzam się. Szybko się dogadaliśmy. Palisz się do roboty, co bardzo mnie cieszy. Straż miejska to doceni. Jak znajdziemy źródło propagandy banitów? Dranie oprócz broszur zostawili też kilka wskazówek. To znaczy? Oto jedna z ulotek, jakie rozwieszają. A to jeden z gwoździ, którymi je przybijają. Przyjrzyj im się. Ciekawe, czy zauważysz to samo, co ja. Okej. Co do tych... Dobra, widzę, że możemy... Możemy je obejrzeć faktycznie. Dobrze. Ale to wiecie co, to na razie nie zajmujmy się tym. Idziemy pod jadłodajnię Chudzielca i czy ty może, Iwan? Szukam masek przeciwgazowych. Z filtrem czy bez? A na co komu maska bez filtra? No, rzeczywiście, racja.
Zawsze mam parę na stanie, poszukaj. Tobie, kolego, sprzedam je po okazyjnej cenie. Oszczędź mi tych marketingowych bzdur. Pohandlujmy. Dobra, maski gazowe. Maska przeciwgazowa. Kup. I kupimy 5. Kuźwa, ile? O Boże. Tyle za sztukę? Ja dostałam tylko 400 na te maski, nie? Dobra, zaakceptuj wymianę. Miało być 5. Mam maski przeciwgazowe, o które prosił Złomuś. Chciał, żeby mu je przynieść. Dobra, Jack, zaraz mu to przyniesiemy, tylko... Rozumiem, że chcesz ze mną porozmawiać. Niestety akurat coś robię. Okej. Nie mam czasu, wuju. Jezus, nie mów do mnie wuju, bo to dziwne. Okej. Jeszcze do jadłodajni Chudzielca musimy się udać. To będzie gdzieś po tej stronie, czy mi się pogićkało? Chyba tak. No i wiadomo, Thornhilda. Dobra, tu jest tablica. To już żeśmy czytali, ale warto chyba zabrać. Gotowe. Super. I została nam Thornhilda. Nie wiem, jak ona zareaguje na te narzędzia, ale wydaje mi się, że dobrze wybrałam z jednej strony. Lepiej mieć lepsze narzędzia. Co prawda, wiecie, część ludzi może pracować, a część może się zajmować sadzonkami i powinno być chyba okej. A jak nie, no to przykro mi. W ogóle widzę, że tutaj jest zejście szybsze. Na te jej pola uprawne. No dobra. Nie wiem, gdzie ona jest znowu. I czy będzie zadowolona, no ale coś przynajmniej dla niej udało nam się zrobić. Natychmiast gadaj, gdzie oni są? Cóż, ja nie wiem. Chcesz mi powiedzieć, że naprawdę nie masz pojęcia, gdzie ukrywają się twoi przyjaciele? Uciąłem sobie krótką drzemkę, a tu nagle... Zamknij się i maszeruj przed siebie! Tak jest. Lasse przygotował dla ciebie sprzęt. Nie rzucał się? Pewnie w przyszłości będzie ci to wypominał. Typowe. Coś jeszcze? Kazał mi zdecydować, ile narzędzi powinien wykonać. Gdyby ten kretyn zajął się swoimi obowiązkami. Ale dobrze. Jedno zmartwienie mniej. Pojawiły się pewne wydatki. Ja mam własne problemy, a ty gadasz mi tu o wydatkach. Bierz, a teraz mnie posłuchaj. Odchodzą ode mnie robotnicy. Ja staram się naprawić ich błędy, a oni robią sobie wolne. Tak po prostu ich wypuściłaś? Za kogo ty mnie uważasz? Ledwie na chwilę odwróciłam wzrok. To wystarczyło, by dali nogę. I to akurat teraz, kiedy przy sadzonkach jest najwięcej pracy. Muszą tu wrócić, bez gadania. Sama się tym zajmę. Ktoś powinien dopilnować, by sadzonki nie uschły. Gdzie mogli się ukryć twoi robotnicy? Żebym to ja wiedziała. Raczej nie zwiali daleko. Pewnie siedzą w forcie. Żrą, chleją. Więcej od życia im nie trzeba. Dobra, to co? Myślę, że pomagamy dalej Thornhildzie. Ogrodnicy Thornhildy. Nieudolni robotnicy. Tak jak myślałam, pokażę mi ich oczywiście na mapie. Oni są w forcie, czy gdzie? Ależ oczywiście, że są w forcie. W ogóle nie wiem, dlaczego mi się mapa baguje. A, dobra. Typowe. Już miałam się drzeć, że gdzie jest Kaja, bo jej nie widzę. Dobra. Jak widzicie, sporo zadań się posypało. W sumie to dobrze. Łatwy raczej exp. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam jej o tych pieniądzach, no ale faktycznie musieliśmy mu dać ze swojej kieszeni rudę żelaza. Także no trochę nam chociaż oddała. Do Złomusia też mogłabym odnieść maski, ale to może za chwilę. Może potem do niego zejdę szybciej tym drugim wyjściem za chwilę w sumie. Ale zanim, no to wiadomo. Spróbujmy tych robotników znaleźć.
Nie wiem, dlaczego nagle mi ich znacznik zniknął. Okej, widzę. Aha, czyli siedzą pewnie u Chloe. To już wiemy, gdzie ich szukać. Witam pana ogrodnika. Gówniana płaca, gówniana robota, gówniane życie. Okej, tak po prostu? Ale chłopie. Okej. Cześć panie ogrodnik. Zupełnie nie znam się na pracy w terenie, ale tobie też nikt nie chce pomóc. Okej, co ja mam teraz robić z tymi ludźmi? Ach, nie myśl o tym. Niech nasz wspaniały darczyńca. Teraz jest już na Cześć, bacz. Ty też tutaj? Pić się chce, co? Nie powinieneś pielęgnować sadzonek? To może poczekać. Torhilda widzi to inaczej. To niech lepiej zacznie nam godnie płacić. Twoim zdaniem pierdolimy się tutaj dla przyjemności? Rozumiemy, jak wiele zależy od tych sadzonek, dlatego harujemy ile sił, by się nimi dobrze zająć. I co dostajemy w zamian? Garść kryształków. Skandal. Co ci nie odpowiada w tych kryształkach? Ano to, że jest ich za mało. Suka obcina nam pensję za każdy najmniejszy błąd. Dlaczego z nią o tym nie pomówicie? Bo ma nas w dupie. Zależy jej tylko na tym zielsku. Zresztą zawsze się doszuka jakiegoś problemu. Niewykluczone, że dla niej uprawa sadzonek to nic trudnego. Bądź co bądź całe życie tyrała w polu. Ale dla bandy obdartusów takich jak my? Większość z nas wypełzła z rynsztoka. Mądrząc się bez końca wcale nam nie pomaga. Przydałoby się, by dała nam chociaż kilka kryształków podwyżki. Teraz już wiesz, dlaczego proszę ludzi o pieniądze. Nie obchodzi mnie, co o nas myślisz. Dzięki tobie przynajmniej się najemy. No cóż, no nie ma co się dziwić. W sensie oni byli banitami, więc jak mogą cię znać na uprawie roślin, kiedy cały czas żyli kurna na pustyni? Czy to Torhilda decyduje, ile otrzymujecie kryształków? Tak mi się wydaje. W głowie się nie mieści jaka to sknera. Pewnie nawet nie zmienia bielizny. Czy zechcesz z nią porozmawiać? Jeśli przekonasz ją, by zwiększyła nam pensję o kilka kryształków, wrócimy do pracy, przyrzekam. Zdobyłeś cenne informacje. No, trzeba przyznać, że faktycznie. Ale tak, ja bym się chciała dostać w tej chwili do Złomusia, jak już tu jestem, bo to powinniśmy zejść sobie na dół i powinniśmy być na miejscu. Mam nadzieję przynajmniej, że się nie pomyliłam i dobrze idę, ale raczej tak. No, oddamy mu te maski gazowe, jak już kupiliśmy i mam nadzieję, że nam odda z nadwiązką te pieniądze, bo za te maski naprawdę dużo hajsu wyszło, a dał nam tylko 400. To nawet na dwie maski nie starczyło. Cholera. Nie wiem, nie rozumiem trochę. Kupiłam faktycznie 5 tych masek tylko. A zmarnowałam tyle kryształków. I właśnie bym sobie minęła Złomusia. Mądreja. Hej, nie ma go tutaj. Czy ktoś się obrazi, jak sobie wezmę to paliwo? Haha, udało mi się. Gdzie jest Złomuś? Wait a second. Maski przeciwgazowe dla górników. Mapa. Czemu Złomuś nagle jest w mieście? Ale w sumie to dobrze, bo mu wykradą teraz to paliwo, więc będziemy mogli się naładować. Haha. To miło, ale nie spodziewałam się go tutaj. Zdobyłem maski przeciwgazowe. Masz maski? Poważnie? O, w dupę, synu. Urodzony z ciebie bohater. W życiu ci się za to nie odwdzięczę. Wiesz co? Weź sobie więcej kasy od Fenrisa. Zasłużyłeś na nią. Dzięki. To co, jeszcze ci robotnicy? No to idziemy do Thornhildy z powrotem.
Jak widzicie, sporo biegania, no ale z drugiej strony nie ma chyba co narzekać. Przynajmniej exp leci, robimy questy, jakieś tam kryształki dostajemy, co prawda potrzebujemy sporo, żeby się czegoś nowego nauczyć. No i na pewno przydałaby się też nowa jakaś zbroja, nie ukrywam. Natomiast chyba to wszystko będzie musiało raczej poczekać. Dobra, Thornhilda, czy ty jesteś dalej na swoim miejscu? Wydaje mi się, że raczej tak. I mam nadzieję, że z tymi narzędziami to nie zjebałam, że tylko... że chciałam, wiecie, żebym miała więcej zapiski. Ukończone misje? Nie. Nagrania? Nie. Misje, ale nie główne, nie towarzysze, tylko Tavar. Ogrodnicy Thornhildy. Dobra, nie widzę jej, nie wiem, czy to dobrze. A tu jesteś, pracujesz. No i? Znalazłeś tych ogrodników? Tak, żądają więcej kryształków. Tak powiedział Butch. Niewdzięcznicy. Szkolenie, jakie im zapewniłam, nic dla nich nie znaczy? Nie wspominają go najlepiej. I mimo to chcą więcej kryształków? Co za tupet! Chyba możesz sypnąć eleksitem. Bez wątpienia zauważyłeś, że więcej sadzonek przekłada się na wyższą liczbę robotników. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Niestety Fenris nie przyzna mi dodatkowych funduszy. Muszę sobie radzić z obecnym budżetem. Rozumiesz? Mam ograniczone pole manewru. Chyba, że wpadłeś na lepsze rozwiązanie. No, mogę pogadać z Fenrisem. Pomówię z Fenrisem o pieniądzach dla ogrodników. Nie wydusisz z niego ani kryształka. Założę się o to. Zobaczymy. No i co? I z powrotem. Cały czas jedno i to samo. Dobra, Fenris to oczywiście wiemy, gdzie jest. Chociaż nie powiem, najlepiej jest sobie takie zadania oznaczać, bo jest szybciej. Będziemy go mieli od razu. Boże, Jax, tylko mi nie spadnij, proszę cię. No, nie mam dwóch kryształków. Nawet jakbym chciała, to jej nie dam, bo nie mam. I sama mam krucho z kryształkami, także musimy sobie radzić w taki sposób. No, żeby szukać jednak funduszy. Sporo wydam na te maski gazowe. Bardzo dużo. To, co udało się zarobić, to tak naprawdę wydałam. A Złomuś mi raczej tego nie odda. Także jest z tym kłopot. No dobra. To co tam, Fenris? Miejmy nadzieję, że się jakoś dogadamy, stary. Thornhilda mówiła, że dzielimy się kryształkami, tak? Tak mi się wydaje, choć nie bardzo mi to na rękę. Wszyscy czują się wydymani na kasę i chcą więcej. Ogrodnicy na przykład. Aha, czyli z tym do mnie przychodzisz. Otóż nie, nie dam Thornhildzie więcej kryształków. Musiałbym wtedy uszczknąć z budżetu paladynów, a Złomuś już i tak mało dostaje. Pogadaj z Tylasem. Jeśli zechce przekazać swoją działkę, to może uda mi się coś zdziałać. Ja już widzę, że Tylas to będzie mnie co najwyżej... Jezu, poznaliśmy już typa, jest wredny. Mamy dla niego zadanie do zrobienia z jego uczniem, który prawdopodobnie uciekł, bo po prostu nie mógł typa znieść. No ale dobra. Okej, widzę, że muszę wejść do chaty. Myślałam, że ma jakieś boczne wejście. Potrzebuję kryształków dla ogrodników. Czy zechcesz coś przekazać? Słuchaj, młodzieńcze. Robisz się arogancki. To pilne. Robotnicy Thornhildy odchodzą. Rozumiem. W takim razie porozmawiaj z moim asystentem. Jeśli ktokolwiek powinien wyłożyć kryształki, to ten łajdak Raik, a nie ja. Liczyłem, że będziesz bardziej otwarty. Haruję za dwóch niemal bez wytchnienia. To już przesada. Nawet moja cierpliwość ma swoje granice. Pozwolę sobie przytoczyć artykuł 38 specjalnego rozporządzenia. O Boże. Nie wolno nadużywać własności alchemika. Tyczy się to także mojego eleksitu. Dobrze, ale może zmienisz zdanie. Wyraziłem się jasno. Porozmawiaj na ten temat z moim uczniem. Próbowałem motywować go kryształkami, jednak przyniosło to odwrotny skutek.
A co za tym idzie, zapewne dysponuje kryształkami. Czy jego kryształki to nie za mało? Jak sądzisz? Jak dziad do obrazu. On zarabia za dużo. Większość robotników marzyłaby o takim uposażeniu. Niechętnie podzieli się swoim wynagrodzeniem. To oczywiste. Ucieknij się do perswazji. Właściwie wolałbym go więcej nie oglądać. Udaj się do karczmy. Niewątpliwie znajdziesz go właśnie tam. A teraz wybacz. Aha, czyli mam jeszcze typa wywalić w ogóle z kapci, że już nie ma pracy. Dobra, fajnie, miło, naprawdę. Zajebiście, Tylas, się zachowujesz. Oczywiście my już Rejka widzieliśmy w karczmie parę razy. Nie wiedziałam wtedy, o co będzie z nim chodzić, bo nie dało się z nim za bardzo porozmawiać. No teraz już wiemy, o co chodzi. Widzę, że znowu mi cel uciekł. Ale to nic. A nie, mam jednak cel, tylko mi się zminimalizował na mapie. Wiecie co, mogłam zdjąć tą maskę gazową, bo w sumie na cholerę ja to noszę na sobie. Daj mi to coś, jakąś ochronę? Chyba daje mi pancerza 5, więc na razie niech będzie ta maska. Mamy swój sposób. Cześć, Raik. Weźmy się zapiszmy, bo może trzeba będzie klepać gościa. Stary, jeszcze nie skończyłem pić. No to się uwijaj. Musimy pogadać. Naprawdę? Gadaj więc. Ogrodnicy żądają więcej kryształków. Bez nich nie będą pracować. No tak, rozumiem. Chwila. Nie, co za brednie. I co mi do tego? Część swojej zapłaty powinieneś oddać im. Brzmi kusząco. Pewnie ten idiotyzm wbił ci do łba Tylas, co? Co za różnica? Podzielisz się czy nie? Nieźle zamydlili ci oczy, wiesz? Słuchaj, mam lepszy pomysł. Chcę kryształków, nie pomysłów. Mój pomysł ci się spodoba, tylko się na chwilę zamknij. Słuchaj, weź ten eleksir. Udowodnię ci, że mój plan przypadnie ci do gustu. Nie chcę się przechwalać, ale słynę z rozwiązywania nawet najtrudniejszych problemów. Ci głupcy od razu powinni cię do mnie przysłać. Słuchaj, stary, spotkajmy się tu jutro. Muszę uśmiechnąć się do kilku osób. Wtedy ogrodnicy dostaną to, czego chcą, jasne? Najpierw jednak pora coś zjeść, co by rozruszać mózgownicę. No, może się chociaż napiję. Rozwiązanie Raika. Brzmi to co najmniej dziwnie. Czy jest możliwość spania w tej karczmie? Byłoby naprawdę bardzo miło, ale chyba nie. To co, pójdziemy do jakiegoś pierwszego lepszego łóżka i się prześpimy do rana. Dostałam od niego parę kryształków. To już jest coś, przynajmniej. Okej, tutaj jest zwykły strażnik. Wait, co? Moment. Nie rób głupstw. Prawa Goliet. Okej. Tam widziałam paliwo w środku. Nic nie robię, stary. Patrz, idę sobie. Dobra, bo chciałam się zacząć skradać. I sobie to paliwo zarąbać. Mogę to paliwo? Dziękuję. Widzę, że tutaj łóżka nie ma w tym miejscu. A nie, jest łóżko jednak. No to skorzystajmy z łóżka. Mamy nowe paliwo. Także to akurat mi się przyda. No cóż. Kto wie, co się stanie, jeśli nie zajmę się bastionem? Nie wiem, Jax, ale pracujemy nad tym. Bądź cicho. Nie chciałam z Chloe. Jest i nasz bohater. Punktualnie.
Znalazłem rozwiązanie twojego ogrodniczego problemu. Nie chcę jednak, aby ktoś jeszcze o tym słyszał. Mówię to tylko tobie. Chodź ze mną, dobrze? Aha, jeszcze kilka to kroków się... zobaczysz. To się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Ale no quest to quest. No, gdzie idziemy? Zapewne gdzieś, gdzie nikt nie zauważy. Aha. Czołem, przyjacielu. Więc to ty masz chętkę na kasę Raika? Zgadza się. Cóż, to nie będzie twój szczęśliwy dzień. No dalej, dołóż temu sukinsynowi. Sam słyszysz. To nic osobistego. Skurwiel trzyma moje kryształki, pamiętaj o tym. Tak. A teraz spadaj. Zajmę się tym. Nie martw się, koleżko. Nic nie poczujesz. Dobra. Dobra, jakiś unik. O Boże święty. Chłop będzie do mnie strzelał, powaga. Dobra, weźmy sobie troszeczkę wytrzymałość, uzupełnijmy. Dobra. A widzę, że Kaja to nie będzie mi pomagała jednak. No. Raik jest następny w kolejce. Chyba coś sobie złamałem. Co? Przyszedłeś się naśmiewać? No. Współpraca z Raikiem była kiepska. Jestem najemnikiem. Robię dla tego, kto płaci. Chociaż wygląda na to, że tym razem nic nie zyskam. Wyświadcz mi przysługę. I zasadź mu ode mnie kopa w dupę. Jasne. To wszystko jego wina. Ten tchórz bez wątpienia gdzieś się tu ukrywa. Dobra, spadam stąd. Będę pił, aż zapomnę o tym gównianym dniu. Okej. No, tak jak myślałam, będzie dalej w karczmie. My zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Natomiast najpierw Raik. Mamy obszar do zbadania. Łajza na pewno gdzieś się ukrywa. Może gdzieś sobie tu przycupnął za jakąś chatą. Może gdzieś tu. Mam cię. Co tutaj robisz do cholery? Mogłeś poszukać lepszego wojownika. Słuchaj. Nowy poziom. Zabawa w gronie przyjaciół, nie? Na pewno. Przekaż Tylasowi, że dam wam kryształki. Nie musicie mnie napadać, jasne? Nie ujdzie ci to na sucho. O kurwa! Właściwie to już znikam. Raika można wykreślić z listy. Torhilda i Tylas muszą o tym wiedzieć. Dobra. Może i mam wzrost za to oziębłości, ale cóż z tego. Kaja mnie lubi, już mnie nie szanuje. Ale tak jak mówiłam, ja będę chciała grać Morkonem prawdopodobnie, także powinniśmy być w sumie źli. Nie żeby coś. Ale momentami nie będę miła. Po prostu. Raik odszedł. Cholera. Skurczybyk miał jeszcze wyczyścić retorty węglowe. Porzucił fort. Nie będę za nim tęsknił. Jego wygłupy działały mi na nerwy. Cieszy mnie, że z tym już koniec. Przekaż Torhildzie, by wzięła sobie jego kryształki. Dobrze. Dziękuję za informację. No okej. No to co? Biegniemy. Szczerze? Co to miało być? Kaja, daj mi żyć. Laska. To było rozwiązanie sprawy po męsku. A nie, kurczę. Dobra, wejdźmy sobie
Tędy. Zaraz zejdziemy do Thornhildy i będzie wszystko git. Dobra. Pięknie. Będzie chyba trochę szybciej tędy. Tak czy inaczej, no to ona się powinna o wszystkim teraz dowiedzieć. Będziemy mogli załatwić tablicę ogłoszeń dla Złomusia z tymi ogrodnikami, boże, górnikami. Będzie wszystko dobrze. Przynajmniej się tak zapowiada. Cześć, Thornhilda. O, wróciłeś. Niech zgadnę. Nic nie wskurałeś z kryształkami dla ogrodników? Wręcz przeciwnie. W takim razie... umieram z ciekawości, co mi zaraz opowiesz. Pomocnik Taylasa zobowiązał się przeznaczyć na ten cel swoją pensję. Co? Nigdy nie sięgnął do kieszeni z własnej woli. Nie mówiłem, że zrobił to dobrowolnie. No właśnie. A, rozumiem. To co? Podzielisz się eleksitem z robotnikami? Jasna sprawa. A nuż dzięki kryształkom w końcu skupią się na swojej robocie. Ogrodnicy dostaną podwyżkę. Przekaż to Buczowi. Żaden problem. Tego się po tobie spodziewałam. Dobra. To co? Z powrotem do fortu. I do naszych kochanych robotników. A raczej ogrodników. Oho, widzę, że mam osiągnięcie. Przepustka A38. Rajk zrzeka się swojej doli, aby wspomóc ogrodników. Fajnie. Nowe osiągnięcie. Naprawdę bardzo miło. Lubię takie rzeczy. O to chodziło. No w sumie nie było to wcale głupie, żeby tą sprawę tak rozwiązać. Co prawda mogliśmy dać też sami 2000 kryształków, ale tak jak mówię, ja tyle nie miałam. Prawdopodobnie jakbym miała, to może bym się zastanowiła i zostawiła im z własnej kieszeni. Ale no tak jak mówię, nie miałam takiej możliwości. Wydaje mi się, że udało nam się naprawdę dużo dzisiaj zrobić. Wbiliśmy nowy poziom, zrobiliśmy dużo zadań. Więc jest naprawdę na plus. Także chodźmy do Bacza powiedzieć mu, że znajdzie się jakaś tam podwyżka. Każdy, kto tak twierdzi, jest skończonym idiotą. Wszystko skończy. Ogrodnicy dostaną więcej kryształków. Nie wierzę. Sam ich spytaj. A teraz wracaj na pole. Serio mówisz? To ekstra. Gdyby tak jeszcze zaczęła traktować nas jak ludzi. Myślisz, że mógłbyś nam w tym pomóc? No bo stoisz po naszej stronie, prawda? Zastanowię się. Dzięki, stary. Jak to możliwe? Okej, czyli możemy jeszcze z nią porozmawiać. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że na tym etapie zakończymy sobie odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę już montować dla Was ten materiał. I w kolejnym myślę, że rozwiążemy sprawę potrzebnych górników. Oraz właśnie rozwiążemy ten problem między Thornhildą a robotnikami do końca. Między ogrodnikami. No i co? I myślę, że może zajmiemy się jeszcze tym zadaniem, gdzie mamy do obejrzenia ten gwóźdź i do przeczytania tą notkę. Trzymajcie się i cześć!